Najpierw krótka informacja z granic. Od wczoraj funkcjonują w 5 miejscach przy przejazdach autostradowych punkty kontroli sanitarnej. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Osoby, które są poddawane procedurom, działają w pełnym porozumieniu z funkcjonariuszami. Stwierdzono kilka przypadków niepokojących, gdzie podróżni mieli powyżej 38 stopni gorączki. Te osoby zostały zaopiekowane, przewiezione przygotowanymi ambulansami do szpitali. W dniu dzisiejszym rozszerzamy zakres kontroli sanitarnej na granicach. Cała granica wschodnia, czyli polsko-ukraińska, polsko-białoruska, polsko-rosyjska, w 100% wszyscy przekraczający granice będą poddani procedurom sanitarnym. Również punkty kontroli sanitarnej zostaną otworzone na granicy polsko-litewskiej. Również dzisiaj punkty takie będą rozciągnięte na całość granicy niemieckiej, polsko-niemieckiej. Przy wszystkich przejściach kołowych będą patrole sanitarne, także całość granic Polski będzie zabezpieczona w dniu dzisiejszym. Mamy również kontrolę sanitarną w odniesieniu do pasażerów promów, jak również pasażerów pociągów dalekobieżnych Intercity. Także wszystko jest uruchomione w dniu dzisiejszym, kolejne posterunki sanitarne na granicach. Dziękuję bardzo. Może jeszcze dodam, jeżeli chodzi o odwołanie imprez masowych, wojewodowie oczywiście w porozumieniu z organizatorami będą wydawali decyzje administracyjne dotyczące zakazu odbywania się takich imprez masowych, aczkolwiek jeśli organizatorzy uznają, że impreza dalej będzie miała sens bez udziału publiczności, wojewodowie oczywiście w tym zakresie będą elastyczni.